Widzieliście już, co się stało. Chodzi oczywiście o Queen of the Black. Dziewczyna się tnie, pociła sobie ręce, szyję. Ja już z nią pisałem. To jest wołanie o pomoc. Po prostu o to, że tak jak przewidywałem, ten związek, który szybko się zaczął, tak samo się szybko skończył. Okazało się, że ten chłopak i jego była dziewczyna spodziewają się dziecka. Wczoraj była bardzo poważna kłótnia pomiędzy właśnie Queen of the Black i byłą dziewczyną tego chłopaka. No Queen of the Black sobie nie radzi z tym wszystkim. Powiem tak, ja starałem się pomóc, tłumaczyłem jej dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, jak to się wszystko skończy. No ale ona ma 18 lat, ona wie wszystko najlepiej. No i znała chłopaka 5 dni, ale to oczywiście miłość jej życia i to już związek będzie wspaniały i nie przetłumaczysz jej. Pamiętacie, miesiąc temu, no ja wyciągnąłem rękę, chciałem jej pomóc, no ale ona postanowiła tam jechać, chodzić na imprezy z tym chłopakiem, bawić się i tak dalej, tam wyjechała chyba do Trójmiasta. Patrząc teraz na to wszystko, że się rozpada związek trzytygodniowy, a dziewczyna się tnie, no to z tą psychiką jest gorzej niż wszyscy myśleliśmy i tu trzeba naprawdę iść na odpowiednie leczenie. To jest bardzo ważny apel do was, bo teraz będzie bardzo głośno o tym w internecie. Do mnie bardzo dużo pisaliście. Bardzo ważna rzecz. Nie idźcie teraz na jej profil i nie zostawiajcie obserwacji, bo to ją tylko nakręca. Bo to jest złożony problem, nie? W sensie ona musi się wszystkim dzielić, każdą emocją z obserwatorami na Instagramie i to ją tylko napędza. Ona jednak potrzebuje detoksu od tego wszystkiego. Też uważam, że Prime MMA powinno dobrze przemyśleć, czy to jest odpowiedni moment, żeby ona walczyła. Tutaj zawiodła rodzina, dziewczyna jako, nie wiem, chyba 13-14-latka weszła w ten świat social mediów, otoczyła się złymi ludźmi, tam zaczęły wchodzić w to narkotyki, do tej pory ona ciągle pali, bierze jeszcze jakieś tam inne rzeczy, no i to wszystko potęguje. Ja chciałem pomóc, ale no nie jestem w stanie dotrzeć. Ma ona jakiegoś menadżera, nie wiem, co ten menadżer o tym myśli. Ja uważam, że tutaj potrzebna jest pomoc specjalisty, ale no jest dziewczyna dorosła. Nikt jej do tego nie zmusi. Ona sama musi to zrozumieć.